Wałbrzyscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 38-latka podejrzanego o zniszczenie drzwi wejściowych do klatki schodowej w jednym z budynków przy ulicy Gajcego w Wałbrzychu. Jak się okazało, mężczyzna był pijany i pomylił budynki, dlatego nie mógł dostać się do środka. Postanowił wejść siłą. Dyżurny pierwszego komisariatu policji w Wałbrzychu otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie demolującym drzwi wejściowe do jednego z budynków w dzielnicy Piaskowa Góra. Zaalarmowani o zdarzeniu, funkcjonariusze prewencji tej jednostki niezwłocznie udali się pod wskazany adres i na gorącym uczynku zatrzymali 38-latka. Mężczyzna był kompletnie pijany, miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze na miejscu potwierdzili fakt uszkodzenia mienia. Straty wycenione zostały na kwotę powyżej 500 zł. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Policjantom tłumaczył, że pomylił budynki, a drzwi zdemolował, gdyż był bardzo zdenerwowany, że nie może dostać się na klatkę schodową. Teraz za ten wybryk może trafić za kraty nawet na 5 lat.